Trump o Ukrainie. Are Putin's terms acceptable to you? Keeping the territory in Ukraine? No, they're not acceptable. No, they're not acceptable. But look, this is a war that never should have started. If we had a leader in this war, he led everybody along. He's given $200 billion now or more to Ukraine. He's given $200 billion. That's a lot of money. I don't think there's ever been anything like it. Every time that Zelensky comes to this country, he walks away with $60 billion. He's the greatest salesman ever. And I'm not knocking him. I'm not knocking anything. I'm only saying the money that we're spending on this war, and we shouldn't be spending, it should have never happened. I will have that war settled between Putin and Zelensky as president-elect before I take office on January 20th. I'll have that war settled. People being killed so needlessly, so stupidly, and I will get it settled, and I'll get it settled fast before I take office. No, Trump zapowiada, że jeszcze przed inauguracją prezydencką 20 stycznia załatwiłby problem wojny rosyjsko-ukraińskiej, zakończyłby tą wojnę, która wybuchła, znowu wracał do tej nie powinno jej być. Tylko dlatego, że prezydentem był Biden, a nie Trump. No oczywiście tutaj cudów w strategii nie ma, wojny się nie da zakończyć w ciągu 24 czy tam 48 godzin. Natomiast dla nas w Europie to jest bardzo silny sygnał, ponieważ z tej narracji no dość usatysfakcjonowani mogą być Rosjanie. Czyli oni mogą to odebrać w ten sposób, że to nie będzie dostarczenie jakichś spektakularnych ilości pieniędzy, środków bojowych czy uzbrojenia, które spowoduje zakończenie wojny, tylko po prostu no brzmi to tak, jakby Trump wysyłał sygnał, że on po prostu usiądzie z Putinem, ustalą czerwoną linią rozgraniczenie i ta wojna zostanie na warunkach no nie do końca korzystnych chyba dla Ukrainy, a już na pewno nie dla Rzeczypospolitej, zakończona, więc to jest dosyć niebezpieczny sygnał, bo ja nie widzę innych, poza oczywiście tutaj tą narracją taką bardzo populistyczną, z czego znany jest prezydent Trump, innych możliwości zakończenia tej wojny. No właśnie, łatwo powiedzieć, trudniej to zrobić. Niby dlaczego ta wojna miałaby się zakończyć, jak to prezydent Trump obiecuje, w ciągu kilku tygodni. Tak? Natomiast to co jest jakby typowym językiem Trumpa i to, co na pewno przemawia do Amerykanów, to są te cyfry, czyli 200 miliardów wydanych na wojnę, której nie powinno być, tak? Bo złe przywództwo doprowadziło do wybuchu. No i za każdym razem, jak Zełenski przyjeżdża, dostaje 60 na wojnę, którą Amerykanie tak nie powinni jej finansować. Znaczy, może nie tyle nie powinni jej finansować, tylko nie powinno było do niej dojść. Tak. Mhm. Dlatego, że właśnie no, prezydent Biden okazał się słabym przywódcą, popełnił błędy w Afganistanie, sprowokował w tym sensie, twierdzi Trump, Putina do ataku swoją słabością. Amerykanie nie wydawaliby tych pieniędzy, gdyby prezydentem był Trump. Jak odpowiada prezydent Biden na temat polityki wobec Ukrainy? The fact is that Putin is a war criminal. He's killed thousands and thousands of people. And he has made one thing clear. He wants to reestablish what was part of the Soviet Empire. Not just a peace, he wants all of Ukraine. That's what he wants. And then you think he'll stop there? Do you think he'll stop when if he takes Ukraine? What do you think happens to Poland? What do you think of Belarus? What do you think happens to those NATO countries? And so if you want a war, you ought to find out what he's going to do, because if in fact he does what he says and walks away, by the way, all that money we give Ukraine and from weapons we make here in the United States, we give them the weapons, not the money at this point. And our NATO allies have produced as much funding for Ukraine as we have. That's why we're strong. To był bardzo silny argument prezydenta Bidena. Po pierwsze mówił, że wydajemy te pieniądze nie bezpośrednio dla Ukrainy, ale wspieramy nasz przemysł obronny. A to w narracji amerykańskiej wewnętrznej no ma znaczenie, bo to są pieniądze, to są miejsca pracy, to są podatki i tak dalej. Po drugie, prezydent Biden mówił, że jeżeli nie powstrzymamy Putina na Ukrainie, to się nie zatrzyma. To się nie zatrzyma, imperializm rosyjski się rozleje i będziemy musieli bronić naszych sojuszników w NATO, między innymi Polski. Wymienił nas tutaj tak, Polskę i Białoruś, czyli... Trudno powiedzieć dlaczego, ale generalnie rzecz biorąc... To tą linię jak gdyby rozumiem, z Moskwy tutaj do Warszawy, tak mu chyba się to geograficznie mogło skojarzyć. No dobrze, tak? Znaczy argument bardzo dobry. To był ten mocniejszy moment w tym wystąpieniu prezydenta Bidena.